Budowę zamku rozpoczęli Krzyżacy po przejęciu ziemi gniewskiej w 1282 roku i kontynuowali ją w XIV wieku. Jako siedziba konwentu i komtura, w czasach zakonnych był głównym ośrodkiem politycznym i gospodarczym komturstwa. Mimo daleko idącej samodzielności samorządu miejskiego, władza zakonu skutecznie czuwała nad swymi poddanymi. Położenie strategiczne, pozwalające na kontrolę szlaku wodnego i lądowego, wyznaczało wyjątkowe militarne cechy domu konwentu i systemu fortyfikacyjnego miasta i zamku. Twierdzę wybudowano w stylu gotyckim na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem i studnią. Posiadała trzy wieżyczki i jedną większą wieżę obronną. Pierwotna brama znajdowała się w skrzydle południowym. W skrzydle północnym znajdował się refektarz, a w skrzydle południowym kaplica. W części wschodniej mieściło się przypuszczalnie pomieszczenie komtura i dormitorium. Wejścia do głównych pomieszczeń na głównej kondygnacji prowadziły z krużganku biegnącego wzdłuż ścian wewnątrz dziedzińca. W przyziemiu znajdowały się kuchnie i pomieszczenia gospodarcze. Zamek otaczała wypełniona wodą fosa i mury obronne. Stara opowieść mówi, że od zamku prowadziły również podziemne korytarze prowadzące w głąb miasta. Jeszcze w roku 1856 w południowym narożniku, między zamkiem a okopem, stała okrągła wieża, w której znajdowały się okrągłe schody prowadzące do poziomu fosy i łączące się z korytarzem, który to z kolei prowadził po stronie zachodniej, aż do piwnicy na terenie miasta. W XV wieku zamek został częściowo przebudowany. W okresie wojny trzynastoletniej w drugiej połowie XV wieku, a następnie w okresie wojen szwedzkich w XVII wieku warownia została częściowo zniszczona. W XVIII wieku zamek utracił swoje funkcje obronne, nie był remontowany i został opuszczony. Po przejęciu Gniewu przez Prusy w 1772 roku nastąpiła jego przebudowa na magazyny zbożowe. Spowodowała ona znaczne zniszczenia wnętrz, dokonano wyburzenia gotyckich sklepień, zlikwidowano pierwotne otwory okienne we wszystkich elewacjach, zburzono wieże, zasypano także fosy wokół zamku i wykuto dodatkowy otwór bramny w skrzydle zachodnim. Częściowej rekonstrukcji dokonano w latach 1857, a 1859 przy okazji urządzania w nim ciężkiego pruskiego więzienia dla recydywistów. Odbudowane zostały też dwie narożne wieże. W 1920 roku Gniew przyłączony zostaje do Rzeczpospolitej. W dawnym więzieniu zasiada polska administracja, a później obiekt przejmuje wojsko. W 1921 roku w niewyjaśnionych okolicznościach na zamku wybucha pożar, który trawi dach i trzy skrzydła. Od tego czasu zamek pozostawał w stanie zabezpieczonej ruiny. Podczas II wojny światowej urządzono w nim obóz przejściowy dla ludności polskiej z Pomorza. Po wojnie uruchomiony zostaje tu zakład podzespołów elektronicznych, zaś w 1969 roku miejscowe zakłady mechanizmów okrętowych FAMA przystąpiły do wykonania dokumentacji i realizacji projektu adaptacji skrzydeł południowego i wschodniego zamku na swoje cele kulturalno-socjalne. Naprawiona została wówczas korona murów, wykonana konstrukcja stalowo-żelbetowa dachu i jego pokrycie dachówką ceramiczną. Rozwijająca się inwestycja stanęła w połowie lat 70. Kolejne prace remontowe ruszyły w latach 90. XX wieku. Ich inicjatorem był kasztelan zamku Gniew Jarosław Struczyński. W ramach robót publicznych udało się podnieść zamek z gruzów, doprowadzając go do obecnego kształtu. Od 2010 roku kompleksem zamkowym zarządza Grupa Polmłek. W tym czasie obiekty wchodzące w jego skład odrestaurowano, a całość przekształcono w Międzynarodowe Centrum Kultury, Turystyki i Edukacji Historycznej. Pałac Marysienki oferuje komfortowy wypoczynek w stylowych komnatach, w dawnych koszarach powstał nowoczesny, czterogwiazdkowy hotel rycerski. A zadaszony dziedziniec zamku to niezwykła przestrzeń o powierzchni ponad 450 metrów, pełniąca funkcję sali koncertowej, konferencyjnej i bankietowej.